Mówi się, że żeby osiągnąć sukces, trzeba się wykazać inicjatywą i mieć niebanalne podejście. No to dzisiaj będę miał gości, którzy połączyli obie te kwestie. No i zobaczymy, czy osiągnęli sukces. Ja jestem Wojtek i zapraszam Was na program Tak Trzeba Żyć. Zaczynamy! Z nami są dzisiaj panowie z Fundacji Inicjatyw Niebanalnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No to po kolei. Mamy prezesa Fundacji, Dominik Szarwacki. Witam uprzejmie. No i Jakub Szymczyna, wiceprezes. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, chciałoby się zacząć przy waszej wizycie od jakiegoś właśnie niebanalnego pytania, ale jak tak przeglądałem sobie cały zakres waszej działalności, no to muszę jednak zacząć sztampowo. Czym się zajmuje na co dzień Fundacja Inicjatyw Niebanalnych i jak doszło w ogóle do powstania tego pięknego tworu? Zbieraniem pieniędzy na księgową. No tak, pokrótce. Tak. Więc, przyziemna sprawa. Przyziemne sprawy. Więc cóż, no, czym się zajmuje nasza fundacja? Chyba prosi będzie odpowiedzieć, czym się nie zajmuje, prawda? Bo się zajmujemy bardzo szerokim zakresem działań. Zaczęliśmy naszą działalność, to co nas połączyło, to to, że jesteśmy aktorami z wykształcenia, ale mimo, że jesteśmy aktorami, to jak w sumie, jak typowi aktorzy, potrzebujemy innych zajęć, innych żeby się nie nudzić. Żeby się nie nudzić, ale też żeby zarobić pieniądze, bo aktorzy nie mają łatwo w Polsce, tak, w życiu. Więc jako, że na przykład moją życiową pasją są szachy, no to też są wrzucone w działania naszej fundacji. Jako, że wspólnie też zajmowaliśmy się, zakładaliśmy pierwszą drużynę kabaddi, o czym jest kabaddi. Tak, za chwilkę będziemy rozmawiać, oczywiście. W Polsce, no to też wprowadziliśmy kabaddi do działań fundacji, więc no, cała fundacja tak naprawdę powstała z pewnej komplementarności tych naszych wszystkich zainteresowań, które są z nami od dawna. Mm-hmm. No tak jak przeglądałem sobie wasze portfolio, to rzeczywiście aktorstwo tam się przewija, w związku z tym teatr, scenografia i wszystko, co z tym związane. I jest taniec, są szachy, no ale tutaj największym zaskoczeniem jest właśnie to kabaddi, bo państwo może nie wiecie, ale mamy do czynienia z mistrzami Europy w tejże dyscyplinie. No jakby nie było. Pierwszymi. Czwartymi. W związku z tym, czym jest kabaddi w skrócie? Bo dla mnie, jak tak oglądałem sobie te filmiki, być może uda nam się to udostępnić, teraz widzowie sobie je zobaczą, to jest takie połączenie troszeczkę zapasów, troszeczkę gry w ganianego, w cudzysłowie. MMA. Aczkolwiek wiadomo, że to jest dyscyplina na przykład w Indiach bardzo poważna, więc... Tak. Jak się stało, że wy trafiliście na to kabaddi i czym to się charakteryzuje, tak w skrócie? Jeśli da się to w skrócie opowiedzieć. Stało się tak, że myśmy się spotkali właściwie z kabaddi dzięki menadżerowi Warsaw Eagles. Mhm. Ponieważ czyli futbol amerykański. Tak, futbol amerykański, ponieważ ja grałem w futbol amerykański właśnie w tej drużynie. Spotkałem Michała Śpiczkę, czyli... Chłopaka, teraz już faceta, który jako pierwszy Polak wziął udział w profesjonalnej lidze w Indiach. W kabaddi wtedy. Tak, tak. No ale to się jeszcze wtedy nie wydarzyło. Myśmy się spotkali, zaczęliśmy grać w kabaddi, dlatego że menadżer Warsaw Eagles przyszedł do nas i powiedział: słuchajcie, jest taka gra i ta gra polega na tym, że trzeba po prostu kogoś złapać. I to jest taka fajna gra, wy tam się łapiecie na tych treningach, no to chodźcie pograć z nami w kabaddi. No i poszliśmy pograć w kabaddi. Ja chyba wziąłem ciebie, czy też Max wziął ciebie, nasz kolega, który też jest aktorem. I spotkaliśmy się wszyscy na polach mokotowskich, rozłożyliśmy pierwsze boisko w Polsce kabaddi, ułożyliśmy je z patyków i zaczęliśmy grać w kabaddi. Tak, i zaczęliśmy grać w kabaddi. Był tam też właśnie Michał Śpiczko, było kilka innych osób, które już nie grają. Janek Baranowicz, Kirył Formichow, który w ogóle był policjantem na Ukrainie. Nie wiem, co on teraz robi, nie mam pojęcia. Dawno go nie widziałem, no ale tak to się zaczęło. Zaczęliśmy grać w kabaddi. Po pół roku grania na polach mokotowskich, układania patyków, przyjechał do nas przedstawiciel wyższej kasty, tak jak mówił Dominik, z Indii, a właściwie z Birmingham przyjechał, bo on tam teraz mieszkał i zaprosił nas na Mistrzostwa Europy, a właściwie na pierwszy turniej kabaddi w Europie.
No i pojechaliśmy tam po prostu jako taka samozwańcza reprezentacja Polski. Tak. Bo jeszcze wtedy, rozumiem, nie było żadnej federacji i tak dalej. Nie mogło być, bo byśmy jedynymi graczami w Polsce, więc jakby okay. nie było wyboru po prostu. No i jak tam poszło? Jak tam jakby, no, jakie były wasze odczucia z tego, co zobaczyliście? No bo nagle mieliście się z kim mierzyć spoza waszego grona. Tak, myśmy wygrali ten turniej w ogóle. Udało nam się go wygrać. To było szokujące. Tak. Dla nas to było zaskakujące, że to się tak udało, no ale też każdy z nas miał jakieś podwaliny, czy to futbol amerykański, czy na przykład Michał Szpiczko karate, czy wioślarstwo, Dominik grał w koszykówkę, ja ćwiczyłem capoeirę, więc komplementarność tych wszystkich zadań dała taką wybuchową mieszankę i myśmy zagrali ze studentami, to byli studenci oraz jeszcze jedna drużyna armii brytyjskiej. No i wygraliśmy to. Na ich tle jakby, no byliśmy dobrzy, widać było, że byliśmy mobilnie, siłowo dobrze przygotowani, co później przekładało się na następne eventy. Zmiana też kadry powodowała to, że my szukaliśmy jakby co chwilę nowych rozwiązań i dalej to robimy. Dalej to robimy właśnie w taki niebanalny sposób. Ja myślę, że warto w ogóle może wytłumaczyć tutaj, jakie są zasady kabaddi, bo tak mówię, to magiczne kabaddi, poza tym, że trzeba się złapać. Magiczne kabaddi to jest, tak naprawdę kabaddi oznacza zaśpiew. Jak gra się w kabaddi, trzeba cały czas mówić kabaddi. Jak ktoś rajduje, czyli atakuje, wchodzi na połowę przeciwnika, próbując zdobyć punkty, zdobywa się je poprzez dotknięcie zawodników, cały czas musi mówić kabaddi. Ma 30 sekund na to, żeby zdobyć te punkty. Tyle osób, ile dotknie, tyle punktów zdobywa. Ale jest jeszcze jedna zasada, musi wrócić na swoją połowę. Jeżeli to zrobi, w jakikolwiek sposób dotknie, chociażby końcem palca za linię końcową, to rajd jest zaliczony i wtedy przyznawane są punkty. Gra się tak dwa razy po 20 minut. No i to jest właściwie wszystko. Czy mamy dwie drużyny po 7 osób, tak? Po 7 osób, się dobrze orientuje i zaczynamy. Jedna drużyna atakuje drugą, wtedy jeden z zawodników wychodzi jeden do tych 7. Tak, wraca, później drugi. On musi ich drugi. Dotknąć, ale oni mogą go zatrzymać. Bo to nie jest tak prosto, że tylko wystarczy dotknąć i ta drużyna broniąca się musi uciekać. Tak, więc zadaniem drużyny broniącej się jest przytrzymanie jak najdłużej rajdera w swoim polu, więc mogą go obalić na ziemię na przykład, jeśli przytrzymają go przez 30 sekund, a tak naprawdę w praktyce, jeśli po prostu go przytrzymają tak, że nie może się już ruszyć, to wtedy jest punkt dla drużyny broniącej się. I zazwyczaj to powinni go trzymać około 3 sekund, nie? Jeżeli jest 3 sekundy, jest, tak, powiem, odklepane. Tak, dokładnie, odklepane i jest zmiana rajdera, następny rajder. I drużyna jedna zaczyna atakować drugą. Okej, okay, tak mam jest. Nadzieję, że uda nam się tutaj pokazać, bo to trzeba zobaczyć. Trzeba absolutnie. Się z tym zmierzyć, absolutnie tak. No i doszliśmy do momentu, w którym mamy tak naprawdę coś na wzór Ligi Polskiej. Nie wiem, czy to jest oficjalnie Liga, ale jest kilka drużyn, które ze sobą rywalizują. Liga jeszcze nie, ale tak jak mówisz. I to są pojedyncze turnieje, czy drużyny się spotykają na mecze ze sobą, tak jak w lidze? Jak to jest rozgrywane? Tak, to są pojedyncze turnieje i głównie teraz skupiliśmy się na kabaddi halowym. Teraz ostatnio w Ostrołęce były Mistrzostwa Polski. Wystartowały 3 drużyny. Mistrzem Polski została drużyna Warsaw Titans. I tutaj warto zaznaczyć, że druga z drużyn też była z Warszawy? Tak, to jest Warsaw Giants. Ja grałem w tej drużynie. Niestety nie udało nam się zwyciężyć. No ale cóż, takie jest życie. Trzecia drużyna to była drużyna kabaddi Kurpie z Ostrołęki. Czyli rozwijamy się, idziemy do przodu, szukamy nowych miejsc. I idąc jakby w te nowe miejsca, włączyliśmy też do swojej oferty, że tak powiem, kabaddi plażowe. I teraz będą też mistrzostwa, drugie już w kabaddi plażowym, w Augustowie. Właśnie w mieście, z którego pochodzi Michał Szpiczko, czyli pierwszy Polak w indyjskiej lidze. I tu od razu tak was zareklamuję. Fundacja Inicjatyw Niebanalnych, gdyby ktoś nas oglądał spoza Warszawy, bo słyszałem, że macie plany i na Opole, i Wrocław. Jeżeli ktoś chciałby na przykład u siebie zaszczepić tę grę, no to warto się do was odezwać. Na pewno wskażecie osoby, które w tym pomogą. Tak. Bo to potrzeba kogoś, kto się na tym zna, żeby potem pociągnąć innych pasjonatów. A myślę, że to jest gra, jeśli ktoś zobaczy, że tak powiem, warta uwagi. Jest bardzo prosta i też nie trzeba dużo sprzętu, więc nie trzeba dużo wydawać pieniędzy.
No tak, w sumie wystarczą ręce i patyki. A potem można sobie kredą rysować. No i to jest jedna z gałęzi waszej. Mąką. Robiliśmy też linię mąką, pamiętam, że była taka sytuacja. O, proszę sytuacja. Bardzo. A to trochę jak pizza nożna, jeżeli się linię tak, na boisku rysuje. No, nie jest wam mąka, takie wapno. Poza tym też funkcjonujecie bardzo blisko przy szachach. Szachy coraz popularniejsze, mam wrażenie, w Polsce, zwłaszcza po sukcesie serialu Gambit Królowej. Nie wiem, czy się u was to rzeczywiście przełożyło na liczebność, ale mam wrażenie, że nagle wszyscy sobie przypomnieli, ej, ja kojarzę szachy, to może pogramy. Tak, tak. No szachy są moją działką, są moją życiową pasją. Ja jestem zawodnikiem od 20 lat ponad i instruktorem szachowym od 7. I faktycznie, jeśli chodzi o popularność szachów teraz, no to tak naprawdę w ostatnich 2 latach zaobserwowałem 3 boomy szachowe. Po pierwsze pandemia. Ludzie zamknęli się w domu, więc szukali jakiejś rozrywki i znaleźli... Znaleźli, że mają gry planszowe, mają szachy okazało się, że mają szachy w domu, ale też przez internet się zwiększyła aktywność bardzo użytkowników portali szachowych. Gambit Królowej to był totalny jakby sukces i mnóstwo ludzi... Jeśli dobrze pamiętam, doszło do tego, że na eBayu bodaj sprzedaż szachów wzrosła o 300%, co jakby wydaje mi się mówi samo przez siebie, tak, co ten serial zrobił z szachami. Pojawiały się informacje, że momentami brakuje szachowni, tak, że brakuje w sklepach na przykład, ludzie faktycznie. Ludzie też, moi znajomi, wiedząc, że ja gram w szachy, pisali do mnie, że teraz sami grają, wysyłali zdjęcia, więc jakby to był nieprawdopodobny pułap, nie spotkałem się z czymś takim do tej pory. I trzeci, taki mniej może oczywisty dla szerszej publiczności, bo aczkolwiek informacja przeszła do mediów głównego nurtu, to jest sukces naszego polskiego szachisty Jana Krzysztofa Dudy, który zdobył Puchar Świata. To prawda. Więc to jest największe wydarzenie dla polskich szachów, w istnieniu polskich szachów, więc tak, no, 3 boomy szachowe. Tak, Janek był zapraszany ostatnio nawet do kanału sportowego, czy w ogóle do takich już daleko zasiężnych, że tak powiem, mediów. I bardzo fajnie, bo szachy, że tak powiem, pojawiły się w tym mainstreamie, jak to można nazwać. Tak. Ale też, co ciekawe, sięgnęliście jeszcze dalej i między innymi za sprawą Fundacji Inicjatyw Niebanalnych możemy skorzystać z takiej dyscypliny jak boks szachowy, szachoboks, chessboxing. Szachoboks. No i panowie, no, jak do tego doszło? Co to jest szachoboks? Doszło do tego na bulwarach. Na bulwarze, nie, na polu mokotowskim, tak, wydaje mi się, bo robiliśmy spotkania pole szachowe. Pole mokotowskie to ważne miejsce. Pole mokotowskie jest tak, dla nas, to jest dla nas tak. Takich niebanalnych rzeczy. Dla nas istotne miejsce i faktycznie w zeszłym roku już tak bardzo regularnie zaczęliśmy się spotykać zarówno na bulwarach wiślanych, jak i na polu mokotowskim. W weekendy rozstawialiśmy szachy, po prostu przyjeżdżaliśmy samochodem, wyjmowaliśmy stoły, szachownice i na którymś spotkaniu na polu mokotowskim, wydaje mi się, przyszła do nas Adrianna Mika i jako, że ona jest bokserką i była zainteresowana wtedy tematem szachoboksu, zaproponowała, żebyśmy pomogli jej zorganizować wydarzenie szachoboksu. I od tego momentu raz w miesiącu organizujemy spotkania szachoboksu w Akademii Gorilla, albo jak jest cieplej, pod Mostem Świętokrzyskim byliśmy też, w kilku miejscach, gdzie można było to zrobić w przestrzeni publicznej. O co chodzi w szachoboksie? Wiem, że brzmi abstrakcyjnie i sam pomysł w ogóle zrodził się jako żart w komiksie francuskim. Nie pamiętam dokładnie autora, ale pamiętam, że... Tak, udostępnijmy tutaj zdjęcie, też kojarzę ten... Tak, 92 rok, jeśli dobrze pamiętam, to był rok, kiedy ten komiks się pojawił i tam się pojawił właśnie jako żart szachoboks, jako ta hybryda dwóch kompletnie niepasujących pozornie do siebie sportów. Okazało się, że to nie jest tak do końca oczywiste, bo zarówno boks, jak i szachy wymagają pewnego planowania i to, co może nie jest jasne dla przeciętnego widza w boksie, że to nie chodzi tylko o przysłowiowe klepanie się, tylko jednak trzeba zaplanować te działania, trzeba zaobserwować słabości u przeciwnika, trzeba zauważyć, że okej, tu źle się broni po tej stronie, więc go mogę podejść w ten sposób. Czyli że dużo pracy głową, krótko mówiąc. No właśnie, gdzieś ten podobny rodzaj planowania jest tak naprawdę zawarty w szachach. I
I stąd to połączenie ma sens. Teraz który, sens, który ja również dostrzegam. Więc sparing w szachoboksu, mecz szachoboksu wygląda tak, że jest... znaczy, dość powiedzieć, że istnieje Światowa Federacja Szachoboksu, ale te zasady są różne w różnych krajach. Mhm. No, ale mniej więcej podobnie, czyli... No... Mniej więcej podobnie. Więc wygląda to tak, że jest 11 rund naprzemiennych, 3-minutowych. Zaczynamy od rundy szachów, jeśli dobrze pamiętam. 3 minuty gramy w szachy. Mamy zegary szachowe, też ustawione po 9 minut na zawodnika. Więc w przypadku, gdy zawodnikowi skończy się czas, to ten zawodnik przegrywa partię. Przegrywa tak, cały mecz szachoboksu tak naprawdę, bo jako że są ściśle powiązane te dwie dyscypliny w meczu szachoboksu, to przegrana na ringu albo przegrana w szachy przegrywa cały mecz. Oznacza w koniec. Okay. Więc są 3-minutowe rundy. Zaczynamy od rundy szachów, zawodnicy grają w szachy. Po 3 minutach jest minuta przerwy na to, żeby założyć rękawice, wejść na ring. 3 minuty na ringu, minuta przerwy, żeby się przygotować, z powrotem grać w szachy. I tak dalej, i tak dalej. Mecz wygrywa knockout, oczywiście. Czyli klasycznie jak w boksie. Tak, albo danie szacha mata, tak, zgodnie z zasadami szachów, albo właśnie przekroczenie czasu przez jednego z zawodników. No, i tyle, aż tyle. Tyle, aż tyle. Bo to wydaje się, że to takie proste. Z drugiej strony właśnie miałem okazję rozmawiać z Pawłem Dziubińskim, który był jednym z pierwszych ludzi w Polsce, którzy kiedyś się tym zajmowali, a potem była długa cisza i właśnie wy się pojawiliście. On wspominał, że jak on był na ringu, to wtedy już głową był w partii, czyli tak naprawdę nie skupiał się nawet na tym, co tu robił, a potem jak już dawał ruchy i czekał na przeciwnika, to się zastanawiał, co może zrobić na ringu, czyli naprawdę ta taktyka i to myślenie jest na... jest nieodzowne. Do tego trzeba trzymać kondycję cały czas, bo to, co nam się wydaje, że kiedyś szachiści to byli ludzie, którzy może pili alkohol, czy tam to starsi panowie, to dzisiaj nawet Jan Krzysztof Duda zaznacza, że on tak naprawdę jest po AWF-ie i bardzo chętnie uprawia sport i że dziś częściej szachistów tych zawodowych spotkamy na siłowni, którzy tam ćwiczą też swoją muskulaturę, więc rzeczywiście są ze sobą powiązane sporty. A wy osobiście próbowaliście swoich sił w szachoboksie, czy na razie tylko szachy i tylko kabaddi? Ja na razie pilnuję czasu w szachoboksie. Tak, oczywiście. Ja nawet prawie złamał mi nos kolega z kabaddi w ogóle, bo zrobiliśmy taki event na bulwarach. No i przyszedł Anton Chmielow, kolega właśnie z kabaddi. Sparowałem z nim i grałem z nim w szachy. On zajmuje się sztukami walki, tylko takimi bardziej trochę zapasy, trochę MMA, trochę boks. No ja ćwiczyłem Jeet Kune Do i przez jakiś czas, a 15 lat capoeiry. No i jak zacząłem z nim sparować, no to... nie byłem w stanie stwierdzić, czy na jakim on jest poziomie. Okazało się, że na takim, że prawie złamał mi nos, ale, było na poważnie. Ale udało się mi dokończyć partię i w ogóle wygrać partię szachami, więc to było okej. Okay, czyli mecz szachoboksu tak, wygrałeś. Tak, dokładnie. No, to gratulacje, pierwszy sukces. Tak, no ja bym chciał syna też na to posłać, natomiast jeszcze nie było okazji, on ma dopiero 5 lat, ale jakby idziemy w tym kierunku. Poza tym wasza działalność wiąże się też z teatrem i ciekaw jestem, czy ta zakładka teatr, którą znajdziemy na waszej stronie, to są działalności, czyli że możemy przyjść do was tylko obejrzeć spektakl i zobaczyć wasze umiejętności. Czy idziecie też w tym kierunku, żeby zapraszać aktorów, czy profesjonalnych, czy amatorów i wspólnie coś tworzyć? Przede wszystkim wspólnie. Dlatego, że to jest Fundacja Inicjatyw Niebanalnych i my się staramy rozszerzać nasze skupienie na to, żeby ludzie, którzy chcą coś robić dla siebie i dla ludzi, którzy są chętni do tego, żeby to wziąć, żeby byli w stanie po prostu tworzyć to z nami. Czyli jakby nasza formuła jest otwarta. My dajemy możliwość wykorzystania KRS-u, naszej fundacji i stworzenia projektu, który jest czyimś pomysłem, czyjąś przestrzenią. I tak się właśnie stało, Dominik, chyba z twoimi przyjaciółkami ze szkoły teatralnej, prawda? Tak, więc stworzyliśmy jako fundacja spektakl lalki, spektakl muzyczny, który jest wykonywany przez Komat Ensemble. Trzy dziewczyny, Ola, Monika i Tamara.
Więc to jest spektakl, który już jest wyprodukowany przez fundację i na razie nie zobaczymy go niestety. Ale wróci z pewnością na afisze, że tak powiem. Chociaż własnego miejsca nie mamy, więc to jest też trud związany z tym, żeby jakieś działania teatralne przeprowadzać. Ale będzie niedługo można nas zobaczyć znowu ze spektaklem Ukorzenie. Tak. To bardziej twoja działka. Tutaj jest kwestia... około półtorej roku temu ja stworzyłem ze znajomymi, Dominik też był w tej ekipie, która tworzyła ten spektakl. Stworzyliśmy spektakl, który oparł się na wierzeniach słowiańskich. Mhm. Nazywa się Ukorzenie i opowiada o trzech bziąkach, czyli takich pomocnych duszkach, które odnoszą się do ekologii. Do tego, że człowiek... Coś na czasie. Tak, że człowiek niszczy troszeczkę za bardzo naszą planetę, nie patrzy na to, że to jest nasz dom, że nie myśli o tym, że ekologia to jest myślenie o domu i jakby to staramy się przekazać w tym spektaklu. Teraz udało nam się pozyskać 3 projekty w ramach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i będziemy działać na dzielnicy Wawer, Wola, i Wawel, Wola i jeszcze trzecia. Włochy, tak, na 3. Czyli WWW. 3 WWW. WWW. Tak. W Warszawie. W Warszawie. Prawdopodobnie 4, od maja. Zaczynamy od maja i będzie się to tak ciągnęło gdzieś do połowy lipca. Jeszcze są następne projekty, więc całkiem możliwe, że rozpiszemy Ukorzenie jeszcze na jeden projekt. Serdecznie zapraszamy na to, bo to jest bardzo... Ja mówię o swoim spektaklu, ale to jest... No, ja się bardzo cieszyłem, że ja mogę go robić. Mimo tego, że jestem w jakiś tam sposób doświadczony przez COVID i zmęczony, to, że mogłem brać udział w tej pracy dawało mi dużo energii i dużo, dużo fajnego takiego feedbacku od moich znajomych. To też stabilizuje jakby taką rzeczywistość tego dbania o drugą osobę i o siebie też. Dzięki temu, że dbam o siebie, że w jakiś sposób sportowo i emocjonalnie dbam o siebie, mogę się też zajmować innymi osobami, proponować jakieś konkretne rozwiązania, które są konstruktywne, perspektywiczne. No i o tym jest ten spektakl. On się też będzie musiał teraz troszeczkę zmienić, bo tak jak mówiłem, miałem problemy jakieś tam zdrowotne, ale jakby pójdzie to bardziej w kierunku muzycznym, bardziej w kierunku takich troszeczkę przyśpiewek staropolskich. Będzie więcej dowcipu, tak mi się wydaje. Na razie tylko o tym myślimy, dopiero będziemy wchodzić jakby w kwestię prób, bo możemy dzięki temu, że pozyskaliśmy właśnie te dotacje dzięki Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, to możemy zrobić sobie po prostu próby, co jest bardzo fajną możliwością. Jeszcze raz podejść do tematu i zrobić coś nowego, wymyślić coś nowego, a też jednocześnie rozwinąć tą strukturę, którą mamy. Z tego, co zrozumiałem, to Fundacja Inicjatyw Niebanalnych to nie jesteście tylko wy dwaj, tylko jest spora grupa osób, więc pewnie jeżeli ktoś działa w jakiejś przestrzeni i potrzebuje kogoś do wsparcia, to też może się do was zgłosić. Tak, i, że tak powiem, rozszerzać po prostu ten zakres działalności Fundacji Inicjatyw Niebanalnych. Tak, po to jest ta fundacja. Tak, zapraszamy. Ostatnio na przykład zgłosiła się do nas dziewczyna Iza Sygnowska, która jeździ na rolkach i na tych rolkach wymyśliła połączenie rolek z hula hopem. Więc taką formę tańca, jakiejś ekspresji, czego... Też o czym wcześniej nie... Świeża sprawa. Tak, bardzo świeża sprawa. O czym też wcześniej nie słyszałem o takiej formie. Jak tylko usłyszałem od niej, że coś takiego wymyśliła, to mówię, ja cię chcę, chodź do nas po prostu, rób z nami, bo takich rzeczy potrzebujemy. Takich kompletnie odjechanych, jak w tytule, niebanalnych. No to pięknie. To zapraszamy wszystkich na profil Fundacji Inicjatyw Niebanalnych. Na Facebooku chyba najlepiej was szukać, prawda? Tak, najprościej. No, tu tam wszystkich zapraszamy. Ja dziękuję wam, panowie, za odwiedziny. Życzę samych sukcesów, żeby ta fundacja pęczniała, że tak powiem, żeby tych inicjatyw było jak najwięcej. Dobym. No i żeby było łatwiej niż trudniej, bo ostatnio rzeczywistość nam nie pomaga. No ale teraz myślę, że możemy w przyszłość spojrzeć przychylniejszym okiem, bo i obostrzenia schodzą, więc będzie nam łatwiej organizować rzeczy na zewnątrz.
No i idzie lato, więc tak. Wychodzimy znowu do ludzi. Tak, już na siłowniach się ciaśniej zrobiło, więc... Tak. Można na przykład u was troszeczkę tak spuścić z siebie pary i energii. Tak, dużo tak będzie takich zajęć na dzielnicy Wisła, więc też zapraszamy. Przepięknie. Dziękuję wam bardzo za odwiedziny, za poświęcony czas i za rozmowę, a wszystkich widzów zapraszam jeszcze do oglądania pozostałych odcinków programu Tak Trzeba Żyć.